Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę was z moją poranną rutyną, ale nie taką tradycyjną, ponieważ miałam poranną rutyną w trakcie lekcji online, no więc zapraszam do oglądania. Mój dzień zaczynam od tego, że budzi mnie budzik o godzinie 7 i następnie jeszcze spędzam sobie trochę czasu z komputerem, przeglądam Instagrama, na którego was zapraszam, GymFitniu, odpisuję, piszę ze znajomymi i następnie czas wstawać, akurat ze względu na fakt, że miałam taką pierwszą lekcję trochę luźniejszą, to stwierdziłam, że po prostu wezmę sobie komputer do łóżka. Po skończonej pierwszej lekcji opuściłam już łóżko, jeszcze je sobie tutaj pościeliłam. Udałam się do łazienki, tutaj możecie właśnie zauważyć, jak wchodzę, zapalam sobie światło i wyjęłam sobie produkty, których będę używała. Zaczęłam od umycia tutaj zębów, właśnie wzięłam moją szczoteczkę, nałożyłam sobie moją pastę i zabrałam się za mycie zębów. Opłukałam sobie buzię, przemyłam sobie też twarz wodą, wytarłam ją tutaj, zrobiłam sobie też takiego luźnego, śmiesznego koczka i nałożyłam taki antybiotyk oraz taki krem nawilżający i wróciłam do pokoju, ponieważ właśnie tak naprawdę zaczęła mi się kolejna lekcja. Ja jestem osobą, która uwielbia zapach właśnie świec i też uwielbia siedzieć po prostu przy zapalonej świecy, więc sobie też taką zapaliłam i tutaj miałam lekcję, robiłam sobie, wiecie, jakąś notatkę i tak dalej. Potem, po tym jak skończyła mi się tak naprawdę ta lekcja, stwierdziłam, że jest to odpowiedni moment, aby się ubrać, więc przebrałam się w jakieś tutaj spodnie dresowe, do tego jakiś luźny top. Następnie była kolejna lekcja, tym razem matematyka, więc zabrałam się za liczenie i notowanie i po skończonej lekcji udałam się do kuchni, ponieważ powiem szczerze, że zgłodniałam, nastawiłam sobie wodę na herbatę, wzięłam sobie też tutaj jakiś kubek i zabrałam się za robienie śniadania. Ja wam od razu mogę tutaj zaznaczyć, że nie mam jakiegoś talentu do gotowania, więc postanowiłam zrobić sobie kanapeczki i wróciłam do mojego pokoju, aby uczestniczyć w następnej lekcji. Tutaj jeszcze możecie zauważyć, jak kończę moją herbatę i wyjęłam sobie książki. Ta lekcja to była akurat biologia, więc też wyjęłam właśnie ten podręcznik, zeszyt i zabrałam się za tworzenie notatki. Mieliśmy okienko, więc poszłam do naszej takiej domowej siłowni, rozłożyłam sobie sprzęt, wzięłam właśnie gumę, matę i zabrałam się za robienie mojego treningu. Tutaj postarałam wam się troszkę ponagrywać, nie ma tego jakoś za wiele. No i tutaj właśnie możecie zauważyć, jak sobie ćwiczę. W skończonym treningu okazało się, że mam jeszcze chwilkę wolnego czasu, więc właśnie odniosłam gumy na miejsce, zabrałam się za zwijanie mojej maty, tak jak tutaj właśnie możecie zauważyć, i rozwinęłam sobie tutaj moją chustę i stwierdziłam, że się pochuśtam, powygłupiam, porobię jakieś pozycje. Umawiałam się tutaj jeszcze chwilę z panią Polą, właśnie tutaj byliśmy w salonie, Poliś taki mały słodziaczek nasz, kochany, i potem udałam się do kuchni po to, aby nalać sobie właśnie tutaj, jak możecie zauważyć, wodę do szklanki. Ja ostatnio też mam fazę napiedziewskiego przez słomki albo szklane metalowe, więc też sobie taką wzięłam i właśnie tutaj sobie piję. I następnie udałam się do pokoju, tutaj macie już w takim przyspieszeniu, bo ponieważ się ogarniałam trochę po treningu, a wy macie już takie przed i w sumie tak naprawdę po. Następnie mieliśmy chemię i razem z panią liczyliśmy tutaj zadania z naszego zbioru, z Witkowskiego, więc pozdrawiam tutaj przy okazji osoby, które są na biolchemię. I potem stwierdziłam, że to odpowiedni moment, aby zabrać się w końcu za zrobienie makijażu, dlatego też nałożyłam moją taką opaskę z taką koroną i zaczęłam od tego, że moim takim beauty blenderem nałożyłam sobie krem BB, no taki ze Skin 79, potem mój korektor z Lovely, tutaj możecie go zobaczyć, drugi korektor, ten jest taki bardziej na zaczerwienienia, czasami go daję, czasami nie. Potem puder z Vibo, taki ryżowy. Przeczesałam sobie również moje rzęsy szczoteczką i nałożyłam tusz, który możecie zauważyć. Następnie już prawie na koniec Carmex
I już ostatni praktycznie etap, czyli taki błyszczyk z Victoria's Secret Spinka sobie nałożyłam i spsikałam się mgiełką, żeby ładnie pachnieć. Potem zabrałam się za nagranie jakiegoś Instastory, tym razem akurat takie z misiem. I przy okazji Was również zapraszam na mojego Instagrama GymFitNew. No i co moi kochani, to na tyle w tym filmie. Pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę, o subskrypcji mojego kanału. No i do zobaczenia, pa pa!